8 listopada Dom Dziecka w Kościeszynie jako pierwszy w kraju powołał do życia klub olimpijczyka zrzeszający dzieci, które ciężko doświadczył los. Dzięki tworzeniu tego klubu olimpijczyka pojawiają się nowe możliwości, między innymi związane z treningiem, z dostępem do określonych dyscyplin, z dostępem do określonych środków, wyposażenie w sprzęt sportowy. No i tutaj pan Wojtek zadeklarował przeprowadzenie procedury udziału w najbliższych igrzyskach olimpijskich. Myślę, że to jest kolejna ciekawa inicjatywa. 9 listopada w hotelu Andersja w Poznaniu odbyło się wręczenie nagród w plebiscycie Wielkie Odkrywanie Wielkopolski. I chcę tutaj z satysfakcją powiedzieć, że w konkursie na najbardziej atrakcyjne wielkopolskie miasto pod względem turystycznym Wolsztyn uplasował się na trzeciej pozycji. Pierwsze było Krzywsko Wielkie, drugie gmina Wądrowiec, no i trzecie nasze miasto. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że gminy Wielkopolscy jest 226, to zajęcie wśród takiej plejady trzeciego miejsca jest określonym wyczynem, a dla nas chyba satysfakcją, że tak jesteśmy tutaj postrzegani przez i mieszkańców, i przez turystów. Dodam, że konkurs polegał na wysyłaniu przez czytelników głosu wielkopolskiego kuponu. Nie wiem, czy Państwo widzieliście, znaleźliśmy się na pierwszej stronie głosu wielkopolskiego. Z tą informacją mamy też okazję zamieścić na bardzo prewencyjnym warunkach informacje na temat naszych atrakcji turystycznych w różnych publikacjach i na pewno tutaj z tego skorzystamy. W ramach ogólnopolskiej akcji pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego przy szkole podstawowej nr 1 w Olsztynie został posadzony 10 listopada bieżącego roku Dom Katyński. To jest ta inicjatywa, którą tutaj kontynuujemy, począwszy od szkoły nr 1. Akurat ten dom w szkole nr 1 został posadzony ku czci pana Władysława Majdy, nauczyciela i kierownika Szkoły Powszechnej w Antamowie, zamordowanego przez NKWD w Katyniu. Po uroczystościach przy dębie pamięci odbyła się piękna publicznościowa akademia w tej szkole i to jest taki kolejny dowód na to, że nasza młodzież wspaniale potrafi stanąć na wysokości zadania w takich momentach i naprawdę proszę uwierzyć, poziom również tej części, nazwijmy to takiej akademickiej, był przygotowany bardzo pięknie i raz jeszcze serdecznie tutaj składam podziękowanie dyrekcji szkoły nr 1 i gromadze pedagogicznej oczywiście uczniom. Jak już mówiliśmy, 11 listopada bieżącego roku w olsztyńskiej parze rozpoczęły się obchody związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. O 8.30 była msza w prawionowej intencji ojczyzny, natomiast w pomszy takim barwnym orszakiem wszyscy uczestnicy przeszli pod pomnik w parku tutaj, gdzie władze samorządowe, polskie sztandarowe, liczne organizacje złożyły wiązanki kwiatów. No i oczywiście niepowtarzalnym akcentem, pięknym tutaj uzupełnieniem tych obchodów była ta 123-metrowa flaga okalająca miejsce uroczystości i jak Państwo widzicie, no pięknie to wszystko tutaj wyglądało, także raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy. 12 listopada odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Karpicku. Jest to działka o powierzchni 15 arów. Została tutaj sprzedana w drodze przetargu za 80 tysięcy i nabywcą został pan Cezary Kaczmarek. 12 listopada również odbył się konkurs na najem lokalu szkolnego, czyli tego naszego sklepiku w pływalni miejskiej. Najemcą została pani Katarzyna Wawrzynowicz z Pobiedzisk. Cena 170 zł za metr kwadratowy.
20 listopada na Wołoszyńskim Rynku odbyło się spotkanie kilku szkół, dzieci z kilku szkół wołoszyńskich z okazji 20. rocznicy przyjęcia konwencji o prawach dziecka przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Tutaj ten przemarsz, ta manifestacja przed ratuszem była wyrazem solidarności z działaniami dzieci na całym świecie o prawa dziecka. Żyjemy w kraju demokratycznym, gdzie w większości prawa są przestrzegane, natomiast nie wszędzie tak jest. Jest wiele krajów afrykańskich, nie tylko, gdzie takie małe dzieci, jak widzimy na fotografiach, są zmuszane do pracy, nie mają możliwości kształcenia się, są niekiedy też przedmiotem różnych działań wojennych i myślę, że tutaj ta akcja też jest jakimś tutaj naszym akcentem, dążenie do tego, aby prawa dziecka były przestrzegane na całym świecie. Także 20 listopada nastąpiło otwarcie powstałego między innymi tutaj z naszej inicjatywy Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej Chłopca OHP, Wolsztyńskiego Centrum Karier i punktu pośrednictwa pracy. W Ochotniczy Kupiec Pracy Komenda Wojewódzka uzyskała grant ze środków Unii Europejskiej na tworzenie kilku takich punktów i chcę tutaj powiedzieć, że Wolsztyn jest jedynym miejscem w Wielkopolsce, gdzie jednocześnie funkcjonują dwa elementy, a mianowicie to centrum, Młodzieżowe Centrum Kariery oraz punkt pośrednictwa pracy. W jakimś zakresie myślę, że jest to uzupełnienie oferty, którą realizuje Powiatowy Urząd Pracy. Natomiast jak się tutaj przekonaliśmy z prezentacji, z tych rozmów, które się odbyły, realizuje ten punkt wiele działań, które do tej pory nie były tutaj realizowane przez nikogo. Również zajmują się przypadkami trudnymi, gdzie młodzież nie zawsze chce tutaj korzystać z takich standardowych rozwiązań, także myślę, że efekty działalności tego punktu będą bardzo pozytywne, a właściwie można powiedzieć, że już są, ponieważ pracują tam dwie osoby z naszego terenu, czyli między innymi taki pierwszy namacalny elementem już jest stworzenie pierwszych miejsc pracy, które mają zagwarantowane do 2013 roku, jeśli dobrze pamiętam. Ja chciałbym tutaj przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, tutaj panu prezesom, panu Markowi, panu Przekowi, panu Krzysztofowi Wisiewiczowi, również za włączenie się do tej akcji i udostępnienie pomieszczeń na potrzeby tego punktu. Natomiast państwa informuję, że mieści się to w biurowcu mleczarni, zresztą jest informacja na naszej stronie internetowej i warto tutaj również z tych usług korzystać. 20 listopada również odbył się pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż osobom fizycznym i prawnym nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzą działki 501 przez 2 i 503 przez 2 łącznej powierzchni 0,15 hektara przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, cena wywłaszcza nieruchomości 145 tysięcy, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. O tych niektórych przetargach mówię, że mamy pewnego rodzaju zastój, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, co również odbija się niewykonaniem dochodów z tego tytułu zaplanowanych w tegorocznym budżecie. Ale jest to tendencja, no, która występuje w całej Polsce i też musimy jakoś przetrwać. 23 listopada został rozpisany przetarg na kompleksowe ubezpieczenie Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży, złamanie i rabunku, ubezpieczenia mienia od kradzieży, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Od kilku lat stosujemy procedurę przetargową również w tym zakresie. W postępowaniu uczestniczy broker, który pomaga nam tutaj wybrać najkorzystniejszą ofertę i myślę, że to jest też taki przejaw
troski o racjonalne wydatkowanie publicznych środków, m.in. na ubezpieczenie.